Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Słuchajcie, to jest taka szybka audycja, gdyż kolejne proroctwo się właśnie sprawdziło. Dla przypomnienia, tutaj pokazuję Wam film wcześniejszy na moim kanale pod tytułem Kolejne dwa proroctwa, kolejne dwie przepowiednie ze snu właśnie się sprawdziły. To jest wcześniejszy film, ale pokazuję go dlatego, bo pod tym filmem napisałem komentarz. Napisałem ten komentarz jeden dzień temu, jak tu widzicie, i jest on o SMS-ie sprzed 2 dni. Mamy tutaj: hej wszystkim, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, muszę to wszystko przemyśleć. Maila pewnie podam, umieszczam tu w komentarzach na tak zwaną gębę w cudzysłowiu bardzo słabe odczucie 13 wieczorem. Napisałem SMS-a, żeby była data i godzina, ale nie będę robił z tego filmu, bo odczucie bardzo słabe. I nie wiem, czy dobrze je w cudzysłowie zrozumiałem. Poczułem coś w stylu za 2 dni najście albo za 2 dni napływ. Ale słabo to w cudzysłowie zrozumiałem, więc tylko tu w komentarzach to napiszę. Hej, takie coś napisałem właśnie wczoraj, a przedwczoraj w sobotę napisałem właśnie tego SMS-a. Sobota, 13 listopada 2021 roku, godzina 22:23, za 2 dni najście, w cudzysłowie, napisałem tak ze znakiem zapytania. Takie miałem odczucie, jakby nie wiedziałem, czy najście, czy napływ, ale tak na N mi się kojarzyło. To trochę jak Klimuszko miał takie coś, że kiedyś musiał jakieś lekarstwa znaleźć dla kogoś i kojarzyło mu się słowo na jakąś literę, tak? I on szukał i potem w końcu znalazł to słowo w jakiejś encyklopedii medycznej. I tak samo ja miałem właśnie w sobotę wieczorem. Takie coś mi przyszło, że za 2 dni właśnie. Takie, to jest takie wrażenie, jakbym nie dosłyszał. Nie? To jest takie wrażenie, jakbym nie dosłyszał. Najście, czy napływ, czy najście. No ale to było takie słabe, więc nawet nie robiłem z tego filmu. Takie samo jak tydzień wcześniej było takie mocne, tak, że szturm za 2 dni. I był ten szturm. To tutaj było takie słabe, za 2 dni najście. No i tyle. Dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, otóż zapraszam Państwa, żebyście sprawdzili, co właśnie dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, na przejściu granicznym w Kuźnicy. To znaczy się, że 1000 czy 2000 jakieś ogromne ilości napłynęły uchodźców, tak? Napłynęły, ale na razie nie ma żadnej awantury. Jeżeli nie będzie żadnej awantury, to tym bardziej stuprocentowo to proroctwo się spełnia, bo oni jakby napłynęli, jakby naszli, ale nie dokonali szturmu, jakby nie zaszturmowali. Albo nawet jeżeli będą się jakoś awanturować, ale to będzie słabsze niż ten szturm tydzień temu, to znaczy się, że w takiej ogromnej ilości, pierwszy raz od tygodnia czasu nie było aż takiej dużej ilości, tak? Był taki atak tydzień temu i teraz jest kolejny raz. I po tygodniu znowu się pojawia uczucie, tylko nie za 2 dni szturm, tylko pojawia się uczucie za 2 dni najście albo za 2 dni napływ. I tak też się stało. Więc muszę to powiedzieć. Chwała Panu Jezusowi. Niech oby to budowało wiarę każdego z nas. Mi przynajmniej to jakoś wiarę buduje, nie? No i tyle. Ale to jest moje podejście takie chrześcijańskie do tych właśnie proroctw. Mam nadzieję, że u Was też to wiarę w Jezusa Chrystusa jakoś będzie budować. Dobra, to dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i z Panem Bogiem, z Panem Bogiem oczywiście, z Panem Bogiem. Módlmy się dalej, ci co się modlą, a ci co nie, to zapraszam do nawrócenia się. No cześć, cześć, trzymajcie się, hej.